Dzień dobry. Na początek. Na pierwszy rzut poznajemy stronki, dzięki którym możemy nagrać wiadomość głosową. Tak więc wiadomość głosową możemy nagrać, wykorzystując stronkę Wokaro WokaroCom. Ja teraz Wam pokażę, jak to działa. Wystarczy, jak już jesteśmy na tej stronie, widzicie, że ja już na niej jestem, może ja ją odświeżę, żeby było widać, co się ładuje. Ładuje się właśnie taki widok i w tym momencie ja naciskam na ten przycisk mikrofoniku. Muszę zezwolić na, muszę zezwolić na dostęp do mojego mikrofonu, także pozwalam. No, i od razu zaczynam nagrywać wiadomość. Wiadomość, która może będzie jakimś przekazem dla odbiorców, na przykład naszego pokoju zagadek. Może ona być przekazana w taki sposób. Gdy już skończę mówić, po prostu naciskam stop. No, i zobaczcie, że mogę odsłuchać, czy jest ok. Nic nie słyszę i zastanawiam się, czy nie słyszę dlatego, że. To jest. O, jako nagrywanie, czy dlaczego? Zobaczymy. Zrobię save share i zobaczymy, czy się to nagra. Eee, o co, mam tu jeszcze słuchać takie ustawienia, <laughs> że mogę usunąć jakiś hałas backgroundowy, mogę to włączyć, wyłączyć, i tutaj tak samo, więc mam jakieś dwa ustawienia. No, powiedzmy, że mi się to pasuje. Robię save and share. Mogę, zobaczcie, co mogę z tym zrobić. Mogę pobrać kod QR, mogę to osadzić, czyli pobrać taki kod embed. Jak to gdzieś osadzę, to po prostu będzie osadzony taki element dźwięku, że mogę po prostu tylko kliknąć i to będzie działało. Mogę pobrać link, a mogę też pobrać yy, jako cały ten plik. Słuchajcie, spróbuję pobrać. Pobrało się, zobaczymy, czy teraz to będzie działało jako głos. Dalej nie słyszę tego nagrania i wiecie co, zastanawiam się po prostu, czy to jest kwestia tego, że po prostu mój mikrofon teraz jest wykorzystywany do nagrywania tego programu teraz i po prostu nie działa w przypadku tego nagrywania. No zobaczymy. Bynajmniej tak to działa. Zawsze tak to, słuchajcie, działało. W związku z tym tu nie powinno być żadnego, żadnego problemu. Tak to właśnie działa. Jeżeli chcemy usunąć, to po prostu naciskamy delete. Jeżeli pobierzemy link, zobaczcie, ja go skopiuję, ctrl C i mogę go puścić w nowym okienku. I zobaczcie, jak to się otworzy. Też się otworzy tak. I też mogę tutaj głos zwiększać. Zaraz zobaczymy, czy to, w ogóle, czy, czy, czy to w ogóle będzie działało. Spróbujemy na drugim. Drugim to jest Voice Spice Recorder. Tutaj też, słuchajcie, naciskamy po prostu, zobaczcie, możemy zrobić text to speech i wtedy nie mówimy naszym głosem, tylko ktoś mówi, a możemy nagrać swoje audio. E, text to speech. No dobra, to na witam was. Witam was serdecznie. Musicie wydostać się z tego pokoju. Jak najszybciej. Wybieram sobie, kto to ma być. Czy męski, czy żeński. W jakim języku ma mówić. Zobaczcie, że jest polski, więc to jest super. Jest polski, ale są też zagraniczne. No i tworzę. No i zobaczymy, czy teraz będzie słychać. Witam was serdecznie. Musicie wydostać się z tego pokoju jak najszybciej. Mhm, to słuchajcie, teraz jest teraz słychać. Podejrzewam, że może właśnie mój mikrofon jest eksploatowany teraz do tego programu, w którym nagrywam wam ten tutorial, i dlatego tam to nie działało. Myślę, że Wam będzie działało, ponieważ ja Wokaro niejednokrotnie wykorzystywałam już i zawsze mi działało. Yy, więc, yy, i teraz jak chcę to zapisać? Słuchajcie, naciskam Save. I zobaczcie, co się dzieje. Naciskam Save. Mogę nadać temu tytuł. Na przykład yy, Escape Room Test. Autora. Mogę, a nie muszę. Mogę napisać ja. Mogę dać komentarz, nie muszę. Czy ma być ikonka, czy ma być publiczny. E, tak, i w tym momencie e, ja robię save, to się zapisuje, ale automatycznie dzięki temu, że ja to zapisuję, mogę pobrać link. Widzicie? Mogę pobrać link i mogę to też osadzić na przykład na stronie. Mogę też usunąć ten link. Więc to jest y, słuchajcie, bardzo przydatne. Właśnie, jeśli chcę. Będziemy chcieli wykorzystać właśnie wiadomość głosową. No i teraz słuchajcie, gadżet, bo to, to lubimy najbardziej. Zobaczcie, że możemy przekształcić nasz głos. Zobaczymy, czy to się da zrobić. To znaczy, na przykład, nagraliśmy sobie w Vocaro naszą wiadomość i teraz, jak ją zapisaliśmy, zobaczcie, tak jak ja mam ją w pobranych, to jak ona się nagrała, to możemy ją Załadować teraz tutaj. Zobaczcie. O, tak to robię, tylko że sorry. Tu jest napisane, że to nie jest audioformat, a jakim cudem. Wokaro 03. No jest MP3. Ale zobaczcie, że to mi się nie chce. Ostatnie. Aha, dobra, on mnie prosi, że powinnam być na przeglądarce chrom czy, 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 czy jakiejś takiej. Eee, jeszcze raz przeczytam o co tu chodzi. Mhm. Dobrze, no to poczekajcie, spróbuję. Kontrol C. Ja powinnam tutaj mieć chrom. Wejdę na chrom. Czemu nie spróbować? Wam się też może taka rzecz przydarzyć, więc to też jest dobre, że, że jak ja wam to tłumaczę, to też mi się takie rzeczy przydarzają, bo przynajmniej wy widzicie, jak zareagować. No dobra, spróbuję załadować. Ostatnie, ale widzicie, to wokaru mi się. O jest, dobra. Sukces! Sukcesem się załadowało. Aha, i teraz zobaczymy, co tu będzie. No i normalnie ten głos powinien być słyszalny teraz za pomocą tych różnych remiksów. No tutaj słychać jak jakiś smok czy ogień. Tutaj nie słychać nic, ale widzicie, może być jako telefon. Jak widzicie, mi się ta wiadomość nie nagrała, nie mam pojęcia dlaczego. Spróbuję nagrać na chromie. Zobaczymy. Bo to mi się nie podoba, że mi to nie wyszło. Słuchajcie, wchodzę na wokaro, próbuję jeszcze raz. On mi prosi, żebym zezwoliła, to zezwalam. No i nagrywam. Nagrywam wiadomość. Mam, mam nadzieję, że ta wiadomość się nagra i że będzie ją słychać. Naciskam stop i sprawdzam. Zwoliłam, to zezwalam. O. No, i nagrywam. Nagrywam wiadomość. Mam, no, mam nadzieję, że ta wiadomość się nagra i że będzie ją słychać. Oczywiście, widzicie, znaczy... udało się, więc kto szuka, ten znajduje rozwiązania I to mi się bardzo podoba. Słuchajcie, załaduję to. To mi się w tym momencie teraz tu załadowało. I zobaczymy, czy da mi się zmienić, yy, czy da mi się teraz to nowe załadować. Mm. Ostatnie. Pobrane rzeczy. Mogę nie mieć, że to się załadowało. Poczekajcie, spróbuję sobie. Yy, tak jest, że człowiek jeszcze nie jest przyzwyczajony. Słuchajcie, funkcja. Wam to zezwala. No i nagrywam. Dobra. Dobra, ja to spróbowałam dać na pulpit. Teraz sobie powiększę. Załaduję z pulpitu. Biurko. Wokaro jest. Jest. Powinno działać. O, słyszycie? Oczywiście to jest w ogóle niezrozumiałe, no ale dobra, spróbujemy ten. No, no i nagrywam. Nagrywam wiadomość. Mam, no, mam nadzieję, że to wiadomości. Widzicie? Sły mam nadzieję, że to słychać tutaj. Jakim głosem. No, to to no niektórych nie da się zrozumieć. Więc możecie się tutaj pobawić, możecie swoje głosy trochę przekształcić. No, to no i nagrywam, nagrywam... Wasza, wasze głosy po prostu stoją trochę przekształcone. Nieraz mowa na przykład kosmity niestety jest niezrozumiała, więc nic się z tym nie da zrobić. Woli no to zwol. No i nagrywam. Nagrywam wiadomość. Mam, no mam nadzieję, że to wiadomość się nagra. Że... Ale efekty są, słuchajcie, trzeba przyznać, rewelacyjne. E, dlatego cieszę się, że na chromie to zaskoczyło, więc też to, co chcę Wam powiedzieć, to często tak jest, że e, dużo rzeczy na mnie działa, dlatego że właśnie na przykład nie jesteśmy na chromie. Więc to też tu mogliście to zauważyć. Ja sobie szybko poradziłam, z tym przeszłam i wszystko zadziałało. E, w związku z tym. E, Polecam Vocaro. Eee, kolejne narzędzie to było już nam się pokazuje online. Voice e, Spice Recorder. Oczywiście w, w wszystkie e, linki e, będą napisane. Oraz do zmiany głosu Voice Changer. No to możecie przetestować, wybrać sobie co Wam bardziej pasuje, zapisać to później jako plik. Bo teraz zobaczcie, e, co się dzieje. Jeżeli ja. Mm, to przekształcę, na przykład w ten głos, o, no i nagrywam. Nagrywam wiadomość, mam, no mam nadzieję, że to wiadomość. To zobaczcie, to się przekształci i teraz tu jest napisane, że right click and play button to download, czyli muszę nacisnąć na prawy przycisk myszy, żeby pojawił się, pojawi, pojawił się po prostu, pojawiła się informacja, że ja to chcę zapisać. Ja klikam i pojawia mi się, widzicie, zapisz dźwięk jako, więc robię zapisz dźwięk jako, i zobaczcie, zrobię sobie zniekształcony, żeby jakoś to nazwać, żebym poznała. Zapisuję się w pobranych rzeczach, robię zachowaj. No i dobra, no i sprawdźmy, czy to działa. I wam to no i nagrywam, nagrywam wiadomość, mam, no mam nadzieję, że to wiadomość się nagra i że będzie ją słychać. Otwieram. No i, no i nagrywam. Nagrywam wiadomość. Mam, no mam nadzieję, że to wiadomość się że będzie ją słychać. Dobra. Zobaczcie, ja to mam w pobranych. tak? Jest to w pobranych. Odtwarzaj. No, no i nagrywam. Tak. No i dobra. Zezwola. Słuchajcie, dobra no zabawa to, to jest. Zezwola. No i nagrywam. Nagrywam wiadomość. Mam, no mam nadzieję, że to wiadomość się że będzie ją słychać. No tak. Więc wszystko się pobrało, wszystko Wam pokazałam, nawet pojawiły się jakieś e, nieścisłości, jakieś błędy, ale dobrze, że one się pojawiły, bo przynajmniej wiecie, że jak Wam się to wydarzy, to wiecie jak zareagować. To teraz czekam na Wasze efekty.